Dzisiaj chciałbym Was zapoznać z projektem labiryntu. Pokażę Wam, jak można zrobić prosty labirynt. Będzie to dla Was taka podstawa do rozbudowania tej gry. Będzie można przygotować więcej plansz, kolejne etapy. Zaraz Wam pokażę, jak to można zrobić. Zaczynamy od uruchomienia nowego projektu. Możemy zostawić tego bohatera. Przygotujmy sobie teraz labirynt. Labirynt nie będziemy przygotowywać na tyle, tylko stworzymy sobie tutaj nowego bohatera, żeby można było później wykrywać kolizje i na przykład cofać na start. Gdybyśmy zrobili to na tyle, Scratch Junior nie ma takiej funkcjonalności, żeby wykryć na przykład zderzenie ze ścianą labiryntu, dlatego musimy to zrobić i przygotować nowego duszka. Widzicie, że mam tu już kilka przygotowanych labiryntów, natomiast pokażę Wam, jak ja to robię. Najlepiej sobie przygotować najpierw. No, niech będzie to czarny i narysujemy sobie tak. Tu będzie wejście do labiryntu. Może zrobimy je takie szerokie. Będzie ściana zewnętrzna. Powiedzmy coś takiego. Tu będzie wyjście, więc tu będziemy. No i na początku coś takiego prostego, tylko tutaj do przejścia, czyli będziemy iść tu, następnie tak. Cofnę, dociągnę to w taki sposób. Te przestrzenie mogę wypełnić. Zrobię to tak. No i myślę, że na początek tyle wystarczy. Zobaczcie, tak to wygląda. Możemy sobie teraz ten labirynt powiększyć. Musimy ustalić, ile go trzeba powiększyć, dlatego wezmę tutaj tą funkcję i powiedzmy, że będę potrzebować funkcję powiększania i funkcję powrotu do stanu takiego początkowego. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Muszę ustalić, ile go muszę powiększyć, żeby wypełnił mi tutaj większość przestrzeni na ekranie. Powiedzmy, że zacznę od 6, kliknę. Widzimy, że możemy go powiększyć jeszcze bardziej, dlatego wrócę z nim do pierwotnych rozmiarów i zmienię tutaj na 8, powiedzmy. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Myślę, że jest ok, dlatego teraz tej ikony już tu nie potrzebuję. Teraz na starcie będę zawsze ustawiać na powiększenie o wartości 8. I przesunę sobie ten labirynt maksymalnie tutaj w prawą stronę, bo tutaj będę miał część do sterowania. Widzimy, że nasz bohater jest za duży, żeby wejść do labiryntu, więc musimy ustalić, jak go pomniejszyć. Zrobimy to w taki sam sposób, jak w przypadku labiryntu, czyli najpierw ustalimy sobie na przykład czwóreczkę, klikamy. Myślę, że mógłby być jeszcze mniejszy, czyli damy 6. Sprawdzimy. Myślę, że jest ok. To wszystko zależy, jaki labirynt przygotujecie. Musicie to dobrać do własnych potrzeb. Teraz ustalamy jego stan początkowy, na przykład tutaj. To będzie wejście, a tu będzie wyjście. Więc na wyjściu musimy ustawić jakąś postać, którą na przykład będziemy ratować. Powiedzmy, że
Co to może być? No, niech to będzie taki chłopczyk. Widzimy, że też musimy dobrać jego wielkość. Robimy to podobnie jak wcześniej. Czyli będziemy go pomniejszać. Myślę, że z 8 razy. No, może być, może 7. Tak jak mówię, część rzeczy trzeba sprawdzić, przetestować. 7 jest ok. I jego damy sobie tutaj. I musimy teraz, podobnie jak w przypadku gry z samolotem, dodać sterowanie. Pewnie już macie strzałki, które sobie przygotowaliście we wcześniejszych projektach. Gdybyście ich nie mieli, tu szybko pokażę, jak zrobić taką strzałkę. Będziemy potrzebować na przykład kwadrat, następnie w środku zrobimy sobie na przykład trójkącik i dorysujemy. No i tu możemy to wypełnić kolorem. Już sobie tutaj na kamerę kliknąłem. Już wypełnimy sobie kolorem. Jeżeli chcecie to obrócić, tu mamy funkcję do tego, przytrzymujemy i możemy sobie obracać. Czyli mamy na przykład taką strzałkę, jeżeli ją zatwierdzimy, ona się pojawia już tutaj i możemy z niej skorzystać i stworzyć następną. No już mamy taką w innym ułożeniu. Ja sobie to usunę. Skorzystam z tych strzałek, które mam już tutaj. Czyli mamy strzałkę w lewo, strzałkę na dół, strzałkę w prawo i na końcu strzałkę do góry. Teraz sobie mogę to rozmieścić tutaj. Jeżeli oglądaliście mój wcześniejszy film ze sterowaniem samolotu, to wiecie, jak zaprogramować te przyciski, żeby poruszały tym niebieskim bohaterem. Dla przypomnienia, będziemy tak, po kliknięciu w każdą strzałkę będziemy wysyłać komunikat. I teraz tak, klikamy i wysyłamy komunikat. Już tutaj w kolorze pomarańczowym. Na dół klikamy, to mamy, wysyłamy komunikat w kolorze czerwonym. W prawo to będzie komunikat w kolorze żółtym. I ostatni, do góry, to będziemy mieć komunikat w kolorze zielonym. Teraz musimy się przemieścić do niebieskiego bohatera i musimy zaprogramować, co się stanie, jeżeli otrzyma komunikat w danym kolorze. I mamy tu tak pomarańczowy, czerwony, żółty i zielony. Muszę sobie tu tylko przypomnieć. W lewo to był pomarańczowy, czyli pomarańczowy to idziemy w lewo. Następnie na dół to był czerwony, więc na dół dajemy tutaj. Następnie w prawo to był żółty. I do góry to był zielony. Sprawdźmy. Do góry, na dół, w lewo, w prawo. Przypominam, żebyście nie przytrzymywali za długo, bo wtedy przez przypadek możecie sobie usunąć. Jeżeli sobie usuniecie, korzystacie z tej strzałki tutaj i możecie przywrócić to usunięcie. Trzeba po prostu klikać. I teraz tak, mamy stan nasz początkowy.
Zobaczcie, jak kliknę zieloną flagę, powiększa nam tutaj naszą planszę, pomniejsza naszych bohaterów i możemy sobie teraz iść i spróbować przejść nasz labirynt. Troszeczkę może go tutaj przesunę. I teraz tak, no musimy wykrywać jakąś kolizję, więc teraz, jeżeli nasz labirynt wykryje kolizję, to musi wysłać komunikat. Został nam na przykład jeszcze komunikat niebieski i jeżeli nasz tutaj bohater otrzyma niebieski komunikat, to musimy wrócić tutaj do startu. Zobaczcie, jak to działa. Idę sobie, zderzam się i wracam tutaj na początek. I mogę sobie tutaj się teraz spróbować dostać. Widzimy, że na razie tutaj dotknięcie tego chłopca nic nie zmienia. Musimy tutaj też wykryć kolizję i na przykład jeżeli dotkniemy, czyli dojdziemy do końca labiryntu, to wysyłamy, tutaj mamy do dyspozycji ostatni komunikat i no możemy coś tutaj zrobić albo przenieść nas do startu i zrobić to wszystko jeszcze raz. Możemy nie korzystać z tego komunikatu, tylko wyświetlić na przykład napis "wygrałeś". Tak samo jak się zderzymy z tutaj labiryntem, to przed tym jak przeniesiemy nas na początek, też mogę wyświetlić komunikat na przykład "przegrałeś". Zobaczcie teraz, jak to działa. Przegrałeś i wracam na początek. A gdy uda mi się dojść do końca, to wygrałeś. Mamy taki komunikat. No i teraz musimy zadecydować, co się stanie. Możemy wrócić tutaj do początku. Wtedy musimy wysłać po komunikacie "wygrałeś" taką samą wiadomość, jak tutaj w przypadku zderzenia, czyli powrót do niebieskiego, znaczy powrót tutaj do początku przez wysłanie niebieskiego listu. Ale możemy też na przykład stworzyć kolejną planszę. Powiedzmy, że skorzystam tutaj z jakiegoś labiryntu, który przygotowałem wcześniej. No i oczywiście trzeba go tutaj poustawiać w odpowiednich miejscach, ale mogę się przenosić do następnego etapu i tutaj mogę stworzyć innego bohatera, po prostu kolejny etap do przejścia i to sobie tak można rozbudowywać o kolejne plansze. Czyli żeby teraz to sobie tutaj skopiować, wszystko jeszcze, żeby można sobie to poprzenosić na przykład, albo też możemy zrobić taką rzecz, że tutaj po tym komunikacie "wygrałeś" przenosimy się do drugiej planszy. I wracamy na start. Idziemy sobie. I teraz "wygrałeś" przenosi nas do drugiej planszy. No i tutaj sobie musimy zrobić kolejny etap. Dzięki za uwagę. Życzę udanych przejść przez labirynt. No i do usłyszenia.